Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na nową serię z Fallouta. Wiem, ktoś po... Ej, Fallout! Bo serial też, ale też... Ej, wiekopomna chwila, bo... jest koło mnie prawnik, więc chcę mu pokazać, o co chodzi w Falloutie, bo obejrzał serial. Wydaje mi się, że... You like it. Nie. Że podobało mu się i no chciałabym pokazać, jak to wygląda od strony gier, no bo on nie jest graczem, ale tak mówię, od strony gier chcę mu pokazać, co jest, co było dla mnie magią w Falloutie, ogólnie w Falloutie, nie mówię w trójce, bo i tak najwięcej czasu to z trójką spędziłam. New Vegas tylko raz udało mi się skończyć, niestety. Jedynkę też raz. Dwójki, przyznaję się, bez bicia nie skończyłam. Grałam jakiś czas dawno temu. Pamiętam, jeszcze to była opcja, że opcja, że ja siedziałam ze słownikiem. Ej, dosłownie siedziałam ze słownikiem polsko-angielskim i tłumaczyłam tam niektóre słowa, bo tam po angielsku było. Teraz jakbym siadła, to bym raczej wszystko rozumiała. No ale wiecie, wtedy miałam, nie wiem, naście lat na pewno. Teraz już mam za dużo. Lata lecą, więc no chciałam mu pokazać to. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek coś takiego przyjdzie, że ej, będzie film, serial Fallout. I komuś bliskiemu będę pokazywać Fallouta, co było ten... Czemu jest dla mnie taki... idealny i zajebisty jest dla mnie Fallout. Od samego początku. Czwórki też nie skończyłam. Tix, no dobra, może byłam gdzieś w połowie, więc no też nie skończyłam, czyli u mnie jest tak, jedynka skończona, dwójka nie, Tix nieskończony, trójka skończona parę razy chyba, nie wiem, 2-3 razy na komputerze, 2-3 razy na konsoli na 360-ce. New Vegas raz z modami, znaczy raz i potem dogrywałam mody. Czwórka nie, no to też będzie kiedyś okazja na pewno. No i 76, powiedzmy do tego momentu, kiedy ja grałam, to można uznać na skończone. Dawno nie grałam w Fallouta. Ogólnie Fallouta. 76 chyba, nie wiem, 2-3 lata już będzie pewnie. No to tak, ale ogólnie, nie wiem, trójkę na pewno 10 lat już minęło u mnie. No bo premierę miał... Ja pamiętam... to był jakoś okolice grudnia czy coś takiego, to było już koło świąt, czyli... Albo nawet i premiera to była nawet. To taki właśnie okres październik, listopad, grudzień, coś takiego. Pamiętam jak w jednym miejscu, w jednym centrum handlowym u mnie, w mieście rodzinnym było... wystawki były, bo Fallout wyszedł. I pamiętam, że można było na pasażu sobie w tego Fallouta trójkę zagrać. Z dubbingiem. Znaczy tu nie będzie z dubbingiem, bo A. Nie ma. B. Nie chce mi się iść po moją wersję pudełkową. Nie, żartuję, może nie to. Nie wiem, czy mi by działała ta wersja. Bo teraz nie ma nigdzie dostępnej tej wersji. Jest dubbing, był dubbing. Ja pamiętam, że wychodził Fallout trójka z dubbingiem. Nie ma. W ogóle napisów też nie ma, jeśli chodzi o wersję Xboxową, bo ludzie tam narzekali, że ej, w Game Passie jest, ale nie ma polskiego, jest angielski. To samo ściągniecie teraz, nie wiem, macie na Gogu, macie... Nie wiem, na Gogu nie wiem, bo ja mam na Epiku. Na Gogu mam New Vegas. Czy to chyba na Steamie też już nie ma. Musicie sobie poszukać spolszczenia. Wrzucę wam ewentualnie link... ze stronką, tam jest Steam, to jest normalna strona i tam macie napisane skąd to się... Czekajcie, tam... Tak, tam jest... bo ja szukałam jeszcze na innej stronie i tam nie było, ciężko było to ściągnąć. Więc na Steamie macie i macie ładnie to wypisane, tam nie musicie... Znaczy ja nic nie musiałam kombinować. Jak jest to odłączone, mój Pan, 360... Nie, no to z innej... No jest... I tam macie łatwo wypisane, co musicie zrobić, tam nie jest to ani trochę skomplikowane. Nic więcej nie musicie kombinować, bo jeszcze czytałam, że ej, nie ma polskiej czcionki, że coś tam, jeszcze coś tam... Nie, nic nie zmieniajcie, tylko grajcie to spolszczenie.
I zmieńcie tam w tym, w plikach, w dokumentach, tam macie napisane, w plikach, w dokumentach trzeba zmienić tam jedną cyferkę z 0 na 1 w pewnej linijce. Tyle roboty. Więc premierę miała 28 października 2008 roku na PC-ty, Xboxa 360 i PS3. Ja mam wersję na PC-ta, zwykłą, pudełkową, premierową, plus nie wiem, 2-3 lata później, jak już miałam Xboxa, kupiłam wersję tą taką wypaśną z lunchboxem, z bubbleheadem, artbookiem i jakiś tam filmik chyba taki, że o tym, jak tworzyli tego Fallouta. Obecnie 8,2 ma ocenę. Nie wiem, zawsze mi się wydawało, że ten Fallout 3 było taki, ludziom się tak nie bardzo podobało jak mnie. No ale okej, widzę, że jest 8,2, więc jest okej. Są dodatki chyba 5, znaczy nie wiem w sumie, czy w końcu... Wiem, że są dodatki, których w ogóle nie widziałam, więc to będzie dla mnie nowość. No i tyle chyba z prowadzenia. Ewentualnie jeszcze wrzucę wam, że jeśli chodzi, jakby ktoś był ciekawy, jak wygląda osia? Jak to się po polskiemu? Po angielsku jest timeline, to się ładnie nazywa. Oś czasu, jeśli chodzi o wydarzenia z Falloutów. Plus wyczając serial jest już też. W jakiej kolejności, jakby ktoś chciał tak dokładnie grać, wiecie, chronologicznie, jeśli chodzi o całe wszystkie lore i tak dalej, no to 76 macie pierwszą. No i ostatni jest serial. Więc, ej, nowa gra. Tak? Poproszę. Ojejku. Niestety będzie po angielsku, bo tak jak mówię, nie ma... Nie wiem, czy by mi z płyty zgrało. A ja mam zwykłą edycję. Nie z dodatkami. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of being complete. I don't set the world on fire. A co powiem wam potem? Będziecie się śmiać. War. War never changes. Since the dawn of humankind, when our ancestors first discovered the killing power of rock and bone, blood has been spilled in the name of everything, from God to justice to simple psychotic rage. In the year 2077, after millennia of armed conflict, the destructive nature of man could sustain itself no longer. The world was plunged into an abyss of nuclear fire and radiation. But it was not, as some had predicted, the end of the world. Instead, the apocalypse was simply the prologue to another bloody chapter of human history. For man had succeeded in destroying the world, but
But war, war never changes. In the early days, thousands were spared the horrors of the Holocaust by taking refuge in enormous underground shelters known as vaults. But when they emerged, they had only the hell of the wastes to greet them. All except those in Vault 101. For on that fateful day, when fire rained from the sky, the giant steel door of Vault 101 slid closed and never reopened. It was here you were born. It is here you will die. Because in Vault 101, no one ever enters, and no one ever leaves. Nie wiem, czemu napisów nie ma, jak mam włączone. Powinny być napisy. No chodzi o to, że w 2277? Albo 2000... Jakoś tak, że bomby wybuchły, nie? Chłopcem, jestem prawnikiem. No, nie wiem czemu. It's a boy. A boy. We've got a son, Catherine. A beautiful, healthy baby boy. Oh, James. We did it. A son. Our beautiful son. You've got a bright future ahead of you, son. I'm sure of it. Look at you. Look at you. Hi there. I'm your daddy, little guy. Daddy. You're going to need a name, aren't you? Your mother and I have been talking. What do you think about? Co powiesz na? Prawnie. No co? Żyjemy w takich czasach. O Jezus, ja żyję w takich czasach. That's a good name, don't you think? Fits you perfectly. Looks like they've finished the gene projection. Let's see what you'll look like when you're all grown up. Jak dorośniesz? Nie no, gdzie no. A Latynos. To myślę, mamy takie presety, jakbyście chcieli. Wszystkie te twarze są takie mech, bym powiedziała, średnio na jeża. Niestety, ale to nie o to chodzi w tej grze, tylko chodzi o sam gameplay, o samą historię, o questy, rzeczy, lokacje i tak dalej. Więc postać sobie będzie... Defikuj. Jak dam losowo? Tak, losowo, losuj mi. Proszę. Powiedzmy, ej, to nie jest... Włosy, nie, prawnik nie ma takich. Węża tu. Tunelowego. No, więc, no ej, cieszę się bardzo. Tak mówię, dawno nie widziałam. Dawno nie grałam. Albo farmera często robiłam, albo irokeza, jakby ktoś chciał wiedzieć. Zmierzwione, przeczytałam na szybko co innego. Ładzie. Kręcone. Oj, kręcą mu się! Oj, Jezu, jak ma za długie, to mu się kręcą. Naprawdę. No tak, wszystko, ej, wszystko będziecie wiedzieć za niedługo prawniku. Nie, nie wszystko, spokojnie. Tych posłów jest nie ma tyle, a... Nie, no on nie wygląda jak farmer. Dobra, niech będzie miał jakieś takie... tak jeszcze 100 razy. Fal, a niech se ma fal, niech se popływa. O Jezu, tlenione. Nie no, jeszcze daleko do tlenia, chociaż siwe już gdzieś tam widać. Nie no, nie będę siwe robić, nie. Płowe. Przecież tam płomienne. Czarne. Dobra, niech ma czarne, chociaż wyglądają jak niebieskie. Znaczy zaraz. A jakie macie?
Nie no, gdzie? Czy macie to, co by mnie interesowało? Trochę za duża. I trochę nie w tym miejscu. Trochę za długa. Ej, obojętnie jak będzie wyglądał i tak nie będziesz patrzeć na nie. Nie, zaraz tu. Nie, to też nie. Kawaler. Nie, gdzie no? Ślad po oponie. Jasne. Harler. A tak średnio, żeby zapuścił takiego Harleyowca. Cwaniaczek. A to się od... Nie da się. Nie, chcesz też pokazać ten... kogoś interesuje. Towarzysz. Dotknięcie ducha. Amen. Nic więcej mądrzejszego nie macie dla mnie. Tak? See that, Catherine? Oh, very strapping. It's a big world out there, son, full of all sorts of people. What about you? What kind of person are you going to be? You're just James? Catherine? James? Catherine. She's in cardiac arrest. Start compressions. Things. Get the baby out of here. Move! 1,000. 2,000. Nie, ten darmik miał ten. Hang on, Catherine. Hang on. I brzmiał lepiej. Nie, Damik brzmiał lepiej. Znaczy, może temu, że jestem przyzwyczajona. Chodź, tatusia! Prawnie chodź, chciałam powiedzieć, że ostatnio mi się śniło jedna, ale to nie, to w ogóle dwie różne rzeczy, o których wolę nie mówić. Nie mówić się głośno. Nie, prawie chcę się pobawić misiami. Jak naciśniecie ten gałkę prawą, to podnosi się przedmioty. Ojde, tatusia, ojde. There you go. My goodness, just a year old and already walking like a pro. Your mother would have been so proud. Listen, kiddo, I know you don't like it when Daddy leaves you alone, but I need you to take care of yourself for a minute. You just stay here while Daddy runs to his office. You'll be okay, pal. I'll be back in a bit. Nie, tatusiu, pobaw się ze mną. Dada. Bardzo trudne. Nie umiem odpożyć, tatusiu. Tatusiu, to nie. Nie. Chowię się. Chodź, chowię się. Nie da się. No tak, można tam RS właśnie. To też można było? Chyba nie. Tego speciala nie można było. A, już można? Nie, mi się kojarzy jeszcze z tym... z New Vegasem, że to jest u tego gościa... Spoiler. Mamy special, czyli nie umiejętności. Jak to wam wytłumaczyć? Nie perki, to też nie są perki, to nie to słowo. Główne cechy, powiedzmy, że mamy, wiecie, siłę, mamy percepcję, mamy endurance, wytrzymałość. Mamy charyzmę, mamy inteligencję, mamy zwinność, agility. W ogóle tak niby zmieniło, ale nie do końca, no bo ten endurance tu jest. Wytrzymałość, no nie? A jest E. Tu mamy C. To się po polsku inaczej nazywa? Chyba?
No tak, mamy charyzmę, mamy inteligencję, mamy zwinność i szczęście. No. Tak, prawnik ma gatane, więc dajmy mu 7. Inteligentny też jest, więc 6. Zręczność, szczęście. Nie wiem, chyba tak średnio wytrzymały, no zależy. Siła. Ty byś mu wszystko pakowała. No tak, 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 tak. Ale charyzmę ma. Gadanem ma, więc. Tatusiu, ale ten misiu jest taki straszny. I mi spadł. Halo. O, przyszedł tatuś. I mnie nie ma, ale mnie nie ma. Ale mnie nie ma. Quite the little explorer, aren't you? Serves me right for trying to pin you in. Come on over here. I want to show you something. See that? It was your mother's favorite passage. It's from the Bible. Revelation 21:6. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. She always loved that. All right, come on. Let's go see if your little friend Amata wants to play. Amata była, o Jezus Maria. Wiesz, ktokolwiek ją lubiał. Ogólnie. Czy tylko ja ją nie lubiłam. A cała reszta lubiała ją. Nie, nie lubiłam Amaty, sorry. Surprise! Stanley, you turned the lights on too fast. You blinded the poor kid. Happy birthday! Happy birthday! Can you believe it? He is growing up so fast. Happy birthday, pal. I can't believe you're already 10. I'm so proud of you. If only your Congratulations, mother... young man. I don't have to tell you how special this day is, do I? Down here in Vault 101, when you turn 10, well... You're ready to take on your first official vault responsibilities. So here you are. As overseer, I hereby present to you your very own Pip-Boy 3000. Get used to it. You'll be getting your first work assignment tomorrow. Enjoy your party. You're only 10 once, so have fun. Dzięki, oh, dzięki! Man. Happy birthday! We really surprised you, didn't we? Your dad was afraid you were on to us. But I told him not to worry. You're so easy to fool. A ty jesteś taka... Nie nabrałaś mnie, to tylko... Ja tak tylko udaję. Świetne przyjęcie. Nie, nie chcę, idę. To wszystko, co możesz... Jeszcze się nie... Nie nabrałaś mnie. You're such a liar. Nie. Okay, if you're so smart, what did I get you for your birthday? Naprawdę nie mam pojęcia. Randka! Nie! Ha! I knew I surprised you. Who's your favorite barbarian? That's right, Grognak. Issue 14. And with no missing pages. I found this in a box of my father's old things. Believe it or not. Imagine him reading comic books. I guess everybody was 10 once. Well... I better let you get back to mingling with your guests. We'll talk later, okay? Happy birthday. Wszyscy kiedyś czytali komiksy. Znaczy, tak mi się wydaje, że każdy czytał w swoim życiu chociaż raz. Nie to? Nie, to chyba jeszcze nie. Happy birthday! Pewnie wszyscy się patrzą, co ty robisz? Eliska, co ty robisz? Nie, chyba jeszcze za wcześnie, żeby robić... Gdzie jest ten? A, Boże, na B mam, zapomniałam. I co mamy całego Pip-Boya? Cały status, gdzie nas status, gdzie nas boli, ej, dosłownie. Tu będziemy dodawać sobie punkty dalsze w... No, te cechy lepiej przyjął. Nie to. Nie to. Talenty, no to też pobawimy się, będziemy dodawać. Oczywiście ja zawsze lubiłam otwieranie zamków.
No, nauki ścisłe też, retoryka. Chyba naprawianie, albo albo hakowanie. Gdzie jest w ogóle? Handel tak średnio. Te bronie energetyczne też u mnie były średnio. Średnio lubiane przeze mnie. Profity, no to będziemy widzieć. I tu mamy ogólnie naszą reputację, czyli nie wiem. Jest opcja bycie złym lub dobrem, ale nie, jeszcze nie wiem, co wybiorę. Czy faktycznie pójdziemy będziemy dobrze, czy będziemy łobuzować. I pojawią nam się różki. A jest opcja jedna, żeby... Znaczy, od razu wam nie pokażą się różki, ale no, na pewno będziemy nieneutralni już wtedy. Ale to wam powiem przy okazji, w danym miejscu jak będziemy. Sprzęt, czyli tu mamy, wiadomo, uzbrojenie, ubiór, chemikalia, jakieś tam, wiecie, rzeczy, które możecie użyć, różne amunicja. Żeby sobie kapelusik ubrać. No i w chemii też się znajdują książki, które możecie sobie przeczytać. Znaczy, nie pamiętam, czy w New Vegas były takie, co tylko na chwilę wam zrastały, czy też były takie na stałe. Plus opcja, znaczy, to nie jest spoiler, Jezu, gra jest, ma swoje lata. Że jak znajdziemy te figurki, te bubbleheady, to też dostajemy wtedy na stałe, nie wiem, jeden punkt, dwa punkty, nie wiem, nie pamiętam ile dokładnie, ale też dostaje się do tego. Do talentów są i do special chyba są, bo jest ich 20 albo 20, nie pamiętam, wiem, że jest ich trochę tych figurek. Jak będę widzieć, to wam pokażę. No i tu mamy dane, no wiadomo, sygnał, radio, będziemy sobie słuchać radio jak najbardziej, ej, prawa autorskie, ej, pa, bo ja lubię słuchać radia, znaczy nie jakoś tak często i ten, ale no. Tu mamy zadania, tu mamy w ogóle mapę świata, tak wygląda mapa świata, cała. Więc no troszkę jest tego, nie jest to jakieś takie bardzo malutkie, ale jednak jest co. No i mapa okolicy w szczególności to się przydaje, jak jesteśmy właśnie w lokacjach już zamkniętych takich. I tyle. Gdzie jest przycisk odpowiedzialny za to, żeby ustawić sobie postać w trzeciej tej... przypisanie akcji... w trzeciej osobie, da się. Wydawało mi się, że na tym, ale mogę się mylić. Czekaj. Tu, aha, tu się czeka. Zmień widok. Aha, LB, dobra. LB. I jak chcecie ten, no bo zmienia wam w taki sposób, ale jak chcecie popatrzeć na twarz swojej postaci dosłownie, to wystarczy, że przyciśnijcie LB i prawą gałką możecie sobie obrócić, jak to... No i tak to wygląda. Tylko, że potem, tak jak widzicie, wraca to do takiego widoku. Proste? Proste. Gra się zestarzała. Jednak widać, że... Ale Bayer dla mnie, dzięki! As a matter of fact, I did. I'm glad you like it. Some may think the A-series a bit basic, but I've always preferred them for their reliability. No dobra, dzięki. Pewnie, co tylko powiesz. Masz jakiś prezent? To naprawdę bardzo... Nie, no dzięki. Don't mention it. Oh, yes, I almost forgot. Happy birthday. Not much, but I hope you like it. I'm sure of it, Amata. Never suspected. Czapka bejsbolowa. Now go on. Amata, it's... Nice party. Który Butch był. Też. I hope you appreciate the effort Amata put into this party. She really seems to like you for some reason. Było powiedziane, kim jest Amata? Nie będę spoilerować wam. Uroczym facetem. Już, ej, 10 lat już jestem uroczym facetem. Don't presume too much on her friendship, young man. I'm still the overseer and I'm still in charge of this vault and everyone in it. Już facet, jasne. Are you having a nice party? 10 years old.
My. Seems like only yesterday that your daddy came. Goodness, listen to me ramble. You're waiting for your present, aren't you? Tak, proszę pani. Ach, nie musiałam pani przynosić prezentu. Przynosisz coś lepszego niż w tym roku. Nie, no dzięki. Znaczy... Nie musiała. Fiddlesticks. What 10-year-old doesn't like presents? I was 10 once, believe it or not. My goodness, the vault was practically crowded back then. Not like today. So few young people now. But here I am rambling on again, and you listening so politely. Here you go. A nice sweet roll that I baked for you just this morning. And it's all for you. No sharing required today. I'm hungry, and that stupid robot destroyed the cake. Give me that sweet roll you got from old lady Palmer. A może się podzielimy? Nie, nie dzielę się. Nie. I cię bujaj. To ja mam znowu Nie, prawnik, nie jesteś aż taki. No, się ten. Hehehe! Miłego gonienia mnie! Do jutra! Nie, zaraz, nie, spokojnie. Tak to miało się skończyć. Butch, what do you think you're doing? Leave him alone! Oh, really? They're lovely. You all right, son? You did so. I hope Butch didn't hurt you. Yeah. You want to tell me what that was all about? Chciał moją bułeczkę! I dosłownie. Prezent. Mój prezent. Why, that little? I figured it was him that started it. He's been nothing but trouble since the day he was born. You let me handle this and try to stay out of the way. Such a splendid job. What's Butch's problem anyway? I can't believe he tried to start a fight at your own birthday party. What a jerk. Na szczęście. Dostał ode mnie paty, jasne. Ukraść bułkę. Że łatwo w... Nie, jaka moja wina, gdzie? No właśnie, twój ojciec jest nadzorcą. Tak, nadzorcą jest jej ojciec. Masło maślane. No tak, no jej tata jest nadzorcą. No bułkę, no. God, he really is a butthead. Oh well, you can always count on Butch to make an ass of himself. Get it? Jonas? What about the tunnel wreck? Oh, never mind. I can't believe my mom made me come to the tunnel. Send him right down. Hey, that was Jonas on the intercom. He and I have been cooking up a little surprise present. Jonas is waiting for you downstairs on the reactor level. Go ahead. I don't think anyone will mind if you slip out for a few minutes. No, idziemy na dół, będziemy mieć prezent ten od taty chyba i od Jonasa. Happy birthday, dearie. My goodness, I hope I didn't miss the party. Nie. Tak, mój tata, świetne przyjęcie, nie jestem dziewczynką. Aha, nie mam 2 lat. Nie mów do mnie, skarbie. Skarbie. They sure did. My. 10 years old already? Why, I can remember helping your dad change your diapers. And now look at you, a great big grown-up 10-year-old with your very own Pip-Boy. Since this was such a special occasion, do you know what I did? I wrote you a poem, just for you. I hope you like it. Dzięki! To będzie mój... Chciałabym zobaczyć prawnika w takiej kwestii, że ktoś mu wiersz napisał. Znaczy dawno temu, nie teraz, bo teraz to bym za... kogoś. Miła jestem. Ale wtedy, jak on miał 10 lat. Dzięki, masz dla mnie coś, nie, wiersz? Chyba żartujesz. No dobra, czy to już wszystko? Of course. Run along now, dearie, and have yourself a wonderful birthday. Oj, będą w tym roku urodziny. Prawnika okrągłe. Bardzo okrągłe, więc... Mm.
Więc trzeba za... Jezus. What are you doing down here, young man? I thought kids weren't allowed down on the reactor level. Ale mi wolno, jestem prawnikiem. Wygadam się z problemów. Mam 10 lat. You sure are. Pip-Boy and everything. Look at that. If you can wait just one more minute, I think your dad will want to give you the surprise himself. Tatuś, tatuś, ja czekam. Minęło 100 lat, ale dalej czekam. Are you ready for your surprise? No, jaką? The overseer gave you your Pip-Boy, and you're old enough to do some work. So, I figure you're old enough for this. Your own BB gun. It's a little old, but it should work perfectly. Jonas found it down here. It was in pretty rough shape. Took us a good 3 months to find the parts to get it working again. You know how tough it is to find a spring that small? Good thing Butch misplaced that switchblade of his. So, what do you think? Want to give it a try? No pewnie, że tak. We sure can't, unless we want the overseer beating down our door. Jonas and I have found a place, though. Come on. No, dostaliśmy pierwszą broń taką, wiatrówkę. Nie, raczej przyzwyczaję się, wiecie, do grafiki. Nie będzie jakoś źle, jak już wyjdziemy na zewnątrz. Chyba. No. A, halo. Well, what do you think? You can come down here and shoot anytime you want. No, dzięki. Couldn't have done it without Jonas's help. You make sure to thank him. Dobra, jeszcze sobie postrzelamy z tej wiatrówki i... Happy birthday, buddy. I hope you have fun with it. Bardzo dziękuję. Tak, dziękujemy oczywiście. Hey, you don't turn 10 every day. Now go on and let me see you shoot something. Ale ta... Nie, to chciałam ten... Jest w ogóle ekwipowana nasza ta broń, czy nie? Bo czasem trzeba... Tak jest. RP. No fajnie, naprawdę. Jak ktoś nie grał, to polecam pograć sobie w Fallouty. No pewnie, tatuś. Tyle razy już to w życiu robiłam. Znaczy, można tak zrobić, a można waca użyć, który... obrócić się na tatuśie. Nie! No, tak mamy części ciała, waca mamy Assistant Targeting System, czyli system, wiecie, celowania. Zmienili to chyba w czwórce, bo w niej jeszcze jest i to tak średnio mi się podoba ten VAT z tej nowszych części. Tak mówię, czwórka i 76 ma takie same. I nie używałam tego jakoś bardzo. No i możemy każdą część, znaczy w tych też było, nie? W jedynce, dwójce też było, tylko no nie w taki sposób, bo to nie jest 3D. Tam nie było 3D, tylko izometryczne, to się ładnie nazywało. Więc najlepiej celować w taką część, gdzie mamy najwięcej procent. No czasem się udaje trafić w głowę, ale to innych przeciwników może. Ale tu 95, nie? Te nóżki to tak widzicie. I pokazuję wam mniej więcej, ile to zajmie wam punktów akcji po prawej stronie. A na środku macie, ile obrażeń zada wam ten atak. I tu mamy tak... No nie liczmy tyle kresek, tylko tak jeszcze mu zostanie trochę. Jedna, druga strona. Korpus, jak strzelicie, to wszystko poleci. I chyba tu też. Tak. Więc albo tu. Te najbardziej czulsze punkty. Wystarczy wybrać i... A nacisnąć, żeby zatwierdzić. Możecie... No serię oddać. Proste. Przyjemne przykazy. Good work. That's one less rad roads to deal with. Let's get a picture together. Capture the moment. Hey, Jonas, get a picture of me with a big game hunter. Nie, no by się włączało.
Nie wiem, czy się uśmiechłam. Nie mam pojęcia. Teraz mam 16 lat. As far as I can tell, you're a perfectly healthy 16-year-old boy. So yes, you have to go to class to take your goat exam. Go on now. You've got a goat to take. Koza, czyli taki... No zresztą zobaczycie. To wam wytłumaczę ładnie zaraz. Chodzi o taką kwalifikację, że do czego się najbardziej nadajemy. To będziemy mieć... pytania i będziemy musieli wybrać dane odpowiedzi, które nam najbardziej pasuje. A co z tego wyjdzie, zobaczycie jutro. Jeszcze skończę tu rozmawiać i wyłączę sobie odcinek. Co muszę wiedzieć? The Generalized Occupational Aptitude Test. GOAT. Everyone here in the vault takes it when they're 16. Helps to figure out what sort of a job you'll have here in Vault 101 when you get a bit older. So, pay attention and try not to fall asleep. No, ładnie wytłumaczył. The overseer says, we're born in the vault, we die in the vault. Each is tested to determine their abilities, that they may work for the betterment of all vault residents. Huh. Sound familiar? Mhm. Dla mnie bardzo. Ale źle się czuję. Czy musimy zginąć? Nie, spoiler, nie. Wyjdzie. That's not the way it works. And it won't do to go around asking questions like that. Especially not around the overseer. I want to tell you something now. It's important, so listen closely. This place, this vault, it's not perfect, I know. But it is your home. You're safe here. Stay on the overseer's good side, and you always will be. You understand? You need to appreciate all you have. Because what's up there, on the outside, that's not the life I want for you. And it's not what your mother wanted for you either. Tatuś, ale ja bym ci się coś zapytała, ale nie teraz, bo jeszcze nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wszyscy wiedzieli się... nie, zależy jaki rok... Aha. That's what the overseer says, isn't it? He's not about to let anyone else in, so I guess that's how it'll have to be. You're here now, and it's a hell of a lot better than being up there. All your mother and I ever wanted was for you to be safe, and you're safe here. Żeby pogadać o, no wiesz, o mamie. Your mother, she was beautiful. But beyond the beauty you've seen, there's just so much those old photos can never show. And she was passionate. About life, about love. But most of all, she was passionate about you. When she became pregnant, it was the happiest I had ever seen her. Ah, she had great things in mind for you. And so, time for you to stop stalling and get to class. Please, son, please, take these achievement tests seriously. The last thing I need is your mother's ghost haunting me because her only child became a garbage burner. Taka prawda, że czasem niektóre ten nie można na zdjęciu zobaczyć, jaki ktoś człowiek naprawdę był. Taka prawda. Ale ja się źle czuję, tato nie wypuszcza. No, you are not. Really. When I started studying medicine, one of the first things I learned was how to spot a kid playing sick to get out of taking a test. You'll do fine. It's not so bad. Everyone has to take it when they're 16. I had to, you have to, and so does everyone else. And most everyone makes it through without a scratch. No dobra. Hey, it's not my call. Those are the rules. You're 16 now, so this year you take the goat. Come on, it's not so bad. Everyone has to take it. You'll do just fine. Dobra, cześć. Take care, son. Now get out of here, and good luck. Idź se, synek, kurde. O, i tu mamy pierwszą tą figurkę. Medycyna. O takich figurkach miałam na myśli i jest tych sporo figurek. 10 punktów. Nie pamiętam, ale tak mniej więcej chyba 10.
Znajdź figurkę z limitowanej serii Voltek. Znajduje się mądry człowiek, wie, że pandarze jedynie ukrywa jego... A? Wie, że pandarz jedynie ukrywa jego rany. Ale też goi przy okazji, więc i nie, te rany się nie zainfekują. Znajomości medycyny zostały stale. Właśnie figurki na stałe dodają. Niektóre książki też. W New Vegas dodali, że niektóre są na jakiś czas. Wiem, bo bawiłam się z rzeczami odnośnie szukania. Bo miałam mody wtedy i wiem, że kombinowałam z dodawaniem przedmiotów tam, żeby sprawdzić, które są na stałe dodają, a które te książeczki nie. I tyle. Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek. Jutro jest koza. Brzmi jakbyśmy my Nie, zostawcie mnie, ja się żegnam. Morning, oni się teraz sobie pogawędkę zaczną. Więc jutro będziemy mieć kozy, jutro zobaczymy, co nam wyjdzie, jaka profesja w krypcie, kogo... Będę się śmiać, jak wyjdzie ta właściwa. Nie pamiętam ile. Musiałabym sprawdzić na internecie, bo nigdy nie sprawdzałam, ile dokładnie jest tych rzeczy, które mogą wam tam wybrać jako profesję, którą będziecie robić w krypcie, czym się będziecie zajmować. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się tak w kolejnym odcinku z Alone in the Dark i kolejnym odcinku z Fallouta 3. Dzięki, cześć!